Bogu, kochane, bracia i siostry. Jak tam się czujecie? Bóg jest dobry, Bóg jest wierny, nonstop. Amen, Bóg jest wierny, cały czas. Amen. Kochane, będziemy teraz krótko, ale szczerze pomodlić się, aby Bóg mógł mówić do naszym serca przez tego Słowa, które będę podzielił dzisiaj. Panem. Przechodzi przed Twoim tronem i bardzo dziękuję za Twoją łaskę, miłosierdzie. Bardzo dziękuję za Twoją ogromną miłość i stosunku do nas, bo my wiemy, Panie, dzięki Twojej łaski żyjemy i jesteśmy. Dzięki Twojej miłosierdzie i miłości i stosunku do nas. Bo co człowiek może zrobić bez Ciebie, bez Jezusa Chrystusa? z całym sercem przychodzę i dziękuję Ci za łaskę, za miłosierdzie, za Twoje wielkie dobroci każdego dnia i też dziękujemy za ten przywilej i okazję, że możemy głosić Twoje słowo, podzielić się, uczyć się. Z tego powodu jest potrzebne, Panie, Twoje namaszczenie w nas, aby nasze uszy były otwarte, serce, abyśmy zrozumieć. Najważniejsze i żyj tego słowa, które dzisiaj będziemy słuchać. Proszę o łaskę, również, abyś mój polski był wyraźny i mogą mówić powoli, aby zdać czas, aby pastor Bernardo Tomacił albo inni, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to by prosimy tych błogosławieństw i dzięki Amen. Kochani, fałę że możemy mi tego tak kazać w podziale Bożego Słowa dzisiaj. Temat, który dzisiaj Bóg mi kierował, nazywam ten temat oskarżenia Krzyża. Oskarżenia Krzyża. Ja osobiście bardzo mocno lubię tematy mowa o Ksiża. A dziś oskarżenia krzyża. Trochę w inny ale oskarżenia krzyża. W pisma świętego, tak, w Biblii, znajduje się wiele zadziwiających słów. Zadziwiających słowa, tak? Stanowionych ponad Świadectwo ludzkie nieprawości i zepsucia. To znaczy, często znajdujemy w Pisma Świętego, ponadczasowie świadectwo ludzkie, kiedy byli pełni nieprawości i zepsucia, z powodu grzechu. Na primer, če je le brez njime branje pod vage, ker je pismo šventi opisuje, je zekucijo pana Jezusa Kristusa, ali nače govijo, ukrižovanje, avtože Evangelija uživajo v zvrotu, kaže z njih, često uživajo tega zvrotu, vaš ne, ukrižovali ga. I my wiemy, że tamtego czasu, czasu kiedy panowali ziemianem, kiedy pojmali Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus miał umierać za naszym grzech, i do dziś jest taka zwyczaj jeszcze uskrzyżowania ludzi, to była jedna z najbardziej okrutna, okrutna, bolesna, paskudna śmierć umiera skrzyżowany. Nigdy, kochani, nigdy wcześniej w historii ktoś tak niewinny jak Jezus Chrystus tak? nie doświadczał tak gwałtownego wlewu ludzkiej nieprawości i pogardy. Ale pytam, se fchaso Sodoma e Gomorre, ní na viste, pogarde, gjehu, ní pusu chénsvo, se fchaso que de Paniesas osta o vásch uski giovani, se diz, chaso por mejíme teras vásch do Vestego, per chegou vico, pita um chis mínimo Czy dziś, w naszym czasie, Dałszy ciąg nie jest pełni nienawiści tego świata? Czy dalszy ciąg ten świat nie jest pełny pogardy, pełni grzechów, pełni nieposłuszeństwo? Ktoś może powiedzieć, no tak. A drugi może powiedzieć, no jeszcze gorzej niż tam, tam, tamtego czasu. Zarówno sposób, który został prowadzony, tak? Ten proces nazywany Pana Jezus'a jako Jego Ukrzyżowanie stanowi straszne świadectwo ludzkiego grzechu. Ja osobiście mam ogromną przyjemnością badać pismo Święte związane z Ukrzyżowaniem. Dlaczego? co przynosił, co wydarzył się i tak dalej, i tak dalej, bo mowa o krzyżach to jest bez końca. Ale przede ten proces z krzyżowania Pan Jezusa Chrystusa, ten proces męczarnia, pobici, został pluti, nie tylko, pokazuje straszne świadectwo ludzkiego grzechu. Ja rozumiem to z takiego, ja dziś jestem nowa stworzenia w Chrystusie i lekceważę Boga, lekceważę Pana Jezusa, lekceważę Boże Słowo i mam lekka podejście w stosunku do grzechów. To jest bardzo poważna sprawa i to jest też straszne. Bo po tym, kiedy Pan Jezus Chrystus wycierpiał krzyż za Ciebie, za mnie, za nas, po tym, kiedy ja już przyjmowałem właśnie Jezusa Chrystusa mego Pana i zbawiciela, jak mogę teraz w dalszym ciągu mieć podejścia lekkie w stosunku do Grzechu?

to ja poczytuję tego jako straszne rzeczy. Oskarżenia Szyża. Po pierwsze chcę mówić o zazdrosnej nienawiści w, w tamtego czasu, tak? Wśród wódców religijnych Izraela. Kiedy czytamy Pismo Święte w tym kierunku i zobaczymy Jakie ogromna nawiść, jakie ogromne zazdrość mieli waszych przywódców religijnych Izraela tamtego tego czasu. Wiemy, na przykład jak farzeusze, sadzeusze, uczyni piśmie. oni po prostu podłączyli swoje siły, by zdekredytować pana Jezusa. Zdyskredytować Pana Jezusa, zabiera od Pana Jezusa, Jezusa tego, tego zaufania, które ludzie mieli na, na Niego. Chcieli Go poniżać, prześladowali Go. Ale ciekawa rzecz, teraz nie będziemy czytać. Jeżeli Ty chcesz napisać i potem czytać tego, to praca domowa, możesz czytać. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 22.

Ujkacie wełbąda, tak? A zadoszicie się z komarem. Potrafią ujkać wełbąda, a zaduszycie się z komarem. To, w wębonda, się, <kłyszykli> z komarem. to przede wszystkim znacie, że są tymi na ludzi na świecie, którzy nic nie robią i nie pozwalają i nie robić. Są ludzie pełni ze zepsucia. Są ludzie pełni nienawiści i pogardy. I przede wszystkim są ludzie pełni zazdrości. W ten moment radzam Ciebie i sam siebie, abyś trzymać się bardzo mocno z Chrystusem. I bez względu, co będzie wydarzyło się wokół nas, będziemy bezpieczni, ponieważ nasze odkupiciele żyje A ja nie żyję po prostu w frazie w sadie uszu, w tych uczynach piśmi, tych nazywanych religijnych przedwódców i nie tylko. Ja żyję Jezus. Ja żyję dla Chrystusa. On jest moim standardem. On jest z moją radość. radość. Pan Język jest z moją pewnością. Ja nazywam tego mój standardem. Ja ten to jest tak, jak to napisane. Ale kochani, idziemy dalej, bo nie był za długo. Po prostu tych liderów, tych farzyuszów, nie? tych religijnych przywódców pragnęli zmniejszyć jego popularność. Temos hoje metida dois fragmentos, metida exemplos <coughs> <coughs> ele poderá fazer exercício. Você pranchão? Mateus 25, persegue o roxo, vocês não aí dois? Mateus 25, persegue o versículo o versete 6ª, eles não prestaram se está queigo. Agdia aticapuani e farzeuji visu hali ego podobens. zrozumieli, że o nich mówi. Już się go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. I teraz w Ewangelii Jana, Jana 12, wersety 19. Jana 12, 19. Jest napisane tak. Wtedy... Mówili farzeuszu między sobą. Widzicie, że nic nie skuracie. Oto cały świat poszedł za nim. To ma znaczyć, widzieli, że nieważne co oni będą próbować robić, i tak się, Boże, cel na Jezusa Chrystusa wypełniają się. Kochani, wnioski dla nas. Nieważne, co szatan będzie spróbował robić, nieważne, co leśni ludzie, czy religijni przywódców, czy po prostu czelesznego człowieka zazdroszy, czy nie zazdroszy, będzie spróbował robić, uczynić przeciwko Tobie. Nic nie skóra. Ty jesteś osoba wolna w Jezusie Chrystusie. Amen? Jesteś mi wolny. Nasza sprawa jest z Bogiem. Nasza sprawa jest z Chrystusem. Z Bogiem żywe. Ale pamiętajmy, nie patrz na prawo, czy na lewo.

Taka w dalszym ciągu, następna praca domowa. Nie będziemy teraz czytać tego, bo za długo będzie. Ale jeżeli chcesz anotować, anotuj, Mateusza rozdział 12 od wersety 22, 22 22 do 30 wersety, tak, rozdział 12 Mateusza. Czytaj potem w domu. I z tych fragmentów, które cytowałem właśnie, możemy zauważyć, że Często i w tej sytuacji przypisywali właśnie, czyni przez niego cuda moc Szatana. Tak, że farazyłów nie tylko w pismę, kiedy widzieli, że Pan jest czyni cuda, przypisywali tego cuda, że on czyni tego przez moc Bezybuba. Dlaczego tak pomiędzy nimi oni tego tak robili? Strasznie zawiść. Straszny zazdrość. Zawiść i zazdrość. To pamiętaj, wszelki zawiść, zazdrość, wszelkie dymiona narzędzia ukuta przeciwko Tobie, nic nie i skóra nad Tobą. Wiecie dlaczego? Bo Bóg dał Tobie, nam, to dziedzictwo. Że możemy zadawać skłon na jakie kowia takie diabelskie nad naszym życiem. Tak czy nie? Amen? Ja tego przyjmuję. Ale chciałam czytać z Wami, Mateusz e, Ukasz, przepraszam, Ewangelia Ewangelii Ukasz, rozdział 15. Staraj się powoli, za szybko. I teraz jeszcze raz, ja szybko, szybko mówiłem, i Pastor Bernard będzie miał probę. Przepraszam. E, Ukasza, Roże 15, wersety 1 i 2. Czytamy. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Farzeusz zaś i uczyni piśmie, się brali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje. E nada é nim. Se este fragmento de Mojemi Salvage é o que de poiava ser se farzeúcho ou pishme, é? Zavis, zazdrość, tá? Que tem o falso. Biris Gosheni é o que na Divane, a aceitação dos na Divane e os Dobra słowo, ponieważ Pan Jezus Chrystus nie odrzucał tych nazywanych szare. Pan Jezus nie odrzucał tych nazywanych zwykłych ludzi. Ale brat przeciwny, faryzeuszy i nie tylko uczniów, piśmi, kapłanów często właśnie odrzucili tych nazywanych szare ludzi. Odrzucili tych potrzebujących. Odzočili zvike ljudi. To uvažajmo v našem srcu. Ne odzutajmo ljudi, ki potrebujejo sluhače evangelije ali pomoči. Pomagajmo ljudem. Ne bojmo jih farselšami, ne bojmo tih očimipišmi. Preprosto oni ne navidili Go, ne navidili Jezusa Kristusa. po prostu one byli za z powodu ich wiknięcia, ich hipokrecji, tak? Oni po prostu tak głęboko byli ugruntowani w hipokrecji, że po prostu stali się ślepy, do duchowo. Nie będziemy czytać teraz, ale dzisiaj będzie praca do mowa. Weź gopis. Albo potem, słuchaj i, 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 i czytaj. Mateusza, rozdział 15, od pierwszego wersetu do 14. I będziemy zobaczyć przez tych fragmentem potem, jaka wielka była hipokryzja tych przywódców religijnych. Chociaż uznani byli za duchowych Szewódców Izraela. Ale byli pełni, kochanie, pełni o Buda, fałszu, o Buda i fałszu, grzechów. Kochanie, tendencja jest taka w naszym życiu również, kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa jakieś w potem, przychodzi taka stagnacja przychodzi taka, powiedzmy, religia, duch religijny i spróbuje właśnie w różnych sposobów, aby ja i ty możemy właśnie być legalistami. Badajcie tego słowa, to tu ma znać. Legalistami, religijni. Bardzo podobnie jak faryzeusze w ucznych Pismach.

Na ich życia. A teraz pytam: może dla kogoś z tego słowa będzie maczet w korzeni? I fałbogie, mamy po prostu obcina tych gałęzi, które są suche, wyczyści, gdzie aby oficjalnie owoców wydawało. Czy w naszym życiu być może nie ma tego fałszywego oskarżenia czy osądzenia? Oskarżać, skazać po prostu, tak? Oni skazali, tak? Oskarżać i skrzyżować tego, którego przysłał Bóg. Ok? Ktoś może powiedzieć, oni tego nie widzieli, bo byli ślepi, oni nie przyjmowali Jezusa jak komisjaszu, z tego powodu oni takie postępowali. Ok? Правда? И който да още цяло уважаеме в нашия сърце. Аби ни допустить, попроси пушур в нашия мишле в нашия сърце. Ускържение, так? Ало, бо? Безправен осънду. Само, че те са върмителите на Матюша 27 и 26. Чита земно. Матюша 27 и Jaz sem pisal iz takega. Vtedy izpuščiš barabasa, a Jezus je po občiovanju videl na skrižovanju. No, tak, pivot. Da čega tega robili? Prijasa ljudska, tak bi oprijasa ljudska.

No, opuścili Barabasa, robili imprezę, cieszyli się, skrzyżowali Jezusa. Ktoś może powiedzieć, kochani bracia, pastoże, ale gdyby Pan Jezus nie został skrzyżowany, to nie dokonałby się dzieło dzieła ludzkiego, dzieło dzieło dla ludzkości, odkupienia. No tak.

Kochane, często dzisiaj szatan próbuje uczynić, abyśmy my możemy być zdradliwa osoba i niewierna osoba wobec Boga. To jest to samo walka dziabła dzisiaj. Z tego powodu, trzymajmy się z Chrystusem, kochani. Trzymajmy się z naszym Bogiem żywy. Wiemy, że Judasz należał, należając do śniegu, tak, grona uczniow, ucz, 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 uczniów, przepraszam, <kluz> <kluz> że był jeden z uczniów, Judasz mógł oglądać bez, bez, bezpośrednio, po prostu Judasz mógł oglądać, oglądał cud czynione przez pana Jezusa. I nie tylko jeden, cudów. Słuchał jego nauki, bezpośrednio, Judasz. I obserwował praktycznie owoce w jego miłości do ludzi. Judasz również mógł tego zobaczyć. Ale w tym wszystkim Judasz wolał jednak widać pana Jezusa.

I to rzekł nie iść iż troszczył o bogich, lecz ponieważ był żodziejem. I mają sakiewski, że nie wiedział to, co składano. To ma znaczyć w tym kontekst, kiedy Judasz był burzony, kiedy został Pan na masztronie przez tego drugiego olejkiem. To mogło być przydatne. Z tego pieniędzy mi pomagać ubogich. Ale. <coughs> Przepraszam. Ale Bóg nie da sobie zaśmiewać. Wasz Ewangeliona 12. napisane. On nie mówił tego, bo troszczy się ubogich. On nie mówił tego, bo troszczy się u ludzi. Mówił tego, bo był dzieje Zdrajcą. A w końcu nie zawahał za się, sprzeda swojej duszy i Pana Jezusa za 30 srebrników. 30 srebrników, może 30 dolarów dzisiaj? 2000 złotych, mniej, no mniej. Ale ludzie, kochani, do swojej duszy i przeszedł Pana Jezusa. 30 srebrników.

Mam nadzieję, że nie. imię Jezus Chrystus, nie podajemy się. Nie sprzedajemy dusza do tego świata, do tego systemu. Nie przydajemy Jezusa, ale czy mamy się wierny? Wierny, kochani, wierny. Bo nasza nagroda jest w niebie. Pewnego dnia, Pan Jezus będzie mówił pełni miłości do Ciebie i do mnie. Chodź. Chodź do pocznienia mego, mojego kochana wieczka. Kocham cię, mojego kochanego owieczka, chodź! Będziesz ży, wiecznie żył ze mną. A kochani, nie sprzedaj twoje zbawienia. Nie sprzedaj Jezusa. Proszę cię, wymienię Jezus. Trwajmy, trwajmy, trwajmy. Nie bądźmy zdradliwi ludźmi. Bądźmy wierni Bogu. Zamiast nienawiści, niech będzie miłość. Zamiast zazdrość, to niech będzie miłość, szacunek, szanowanie. I po trzeciej, tchórzostwo, pącusia pilata. Ktoś może powiedzieć, dobrze, on był tchórzem, ale on był po prostu bezbożny. No. On z nie zrozumiał. Wiemy, że pan Piłata Pilata był taki nie? w Palestynie, ustanowiony przez Cezara tamtego czasu. Był w pewnym sensie nielubiony przez Żydów. Żydzi go nie lubili. Widział, że pragną oni z manewru nawrować. zrozumiał, że Chcieli go inaczej manipulować. Pan Jezus, w te, tej sytuacji, kiedy pan Jezus był przed nim, widział również, że pan Jezus był niewinny. On widział, że porwadzają niewinnego człowieka. Ale się ludzie. Um Bausch Ludge. Um Bausch Opinia Ludska. Um Bausch Zaego Posícia. E Nilvonio Panesos, da Aldo Sujovânia. Fala, Bogo! Estego, você esteja. Po Poprosto tu -o pod por desastre zarondil v koncu u Pana Jezusa Kristos. Dranas falo Bogo, ale dla nas Dranas falo Bogo, ale dla niego. Schmerz i potempenia. Por tchvarte, skizhovania objavila nistałość tumu, nistałość luzkosha v tamtego tchasu. Estei quinze dias antes, quando Cristo chegou do Jerusalém, cada na mesma, massas de gente voaram. Rosana, Rosana, se novo Davi devemo. Rosana, Rosana, se novo Davi vemo. Ah? Não estavas do escor? tá? Tu mo? Até das domagens assim égochmet e kshitijos, skshijuig, skshijugol, pare de nítip chás Hosanna, faua, se novo da vida vemos. Apótem skshijugol, skshijugol. Ora, né? Apenas o a nie ludźmi. Stabilność, sprawa duchowa w chrześcijańsku, to jest bardzo potrzebne. Stabilność. Szukaj, czytaj, bada Pismo Święte o tym, abyśmy mogli być stabilni, niezachwienni. Kochani, to jest bardzo ważne. Po piąte, ukrócenstwo Rimski zunježene, kdo imaš pravi poved, tako je tak, ono, rožni bili brez božnikov, oni bili podobni duševni zvež, barbažinci, robili ukropna reč. Ali bili ljudje? <laughs> Pozbavili pa ne zusa, šata, pobili ga, lišmiovali ga, veplulili ga, sedili z njega, naplulili, bili, vložili mu na glavom koronu. Czer, Czernistą. Byli, jeszcze bili, a potem jeszcze dalej bili. Wreszcie sprowadzili go do rannego, krwawionego i, i skrzyżowali. Po prostu skrzyżowali. Do jakiego ukrócenstwa byli zdolni? Ale kochani, <grytanie> dla nich nie miało żadnego znaczenia, że Pan Jezus Chrystus tego wyczerpiał, i został krzyżowany. ale dla mnie i dla Ciebie, kochani, uraduj się. Bo śmierć i mięczarnia Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu to jest nasz udział i zwycięstwo. Kochani, śmierć Pana Jezusa na Krzyżu to największe zwycięstwo, które Bóg dał ludzkościom. Z tego powodu nie musimy być niewolniki pazura diabła. Nie musimy wycierpieć z powodu grzechu. Ale jesteśmy nowa stworzenia w Chrystusie. Jesteśmy po prostu członkiem ciała Chrystusa. Ze względu na śmierć i skrzyżowania Pana Jezusa żyjemy i będziemy żyli. I pewnego dnia, kiedy nasze oczy fizycznie zamykają się, Będziemy żyć wiecznie z naszym kochanego Boga Ojca, Syna Ducha Świętego. Kochani, teraz na zakończenie. Oczywiście. Dziś jest nam bardzo łatwo potępiać tych ludzi. Bardzo łatwo jest potępiać tych ludzi w tego wydarzeniu. Ale bądźmy szczerzy, kochani. Bądźmy szczerzy. Przecież nieprawość

<coughs> nie musi cierpieć, ale mogą być świętinią do Świętego, mogą być pełni radości, pełni wiara, pełni Boga i mogą przedeptać skorpiona i węża każdego dnia. Stanowi ona oskarżenie grzechu każdego z nas. Sytuacja, w której ludzie postępowali, w co że dzisiaj troszkę. Stanowi ona oskarżenia, grzechu każdego z nas. Z tego powodu to nie gwoźdź, to nie zimski żołnierz, to nie Żydzi, ale to mój grzech, ale to twój grzech, to nasz grzech zbił Pana Jezusa Chrystus na krzyżu. Ale ok, z tego powodu dzisiaj jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi ludźmi.

Niech tego słowa przynosi owoców, że możemy zrozumieć i zmienić co źle i niech będzie dobrze większy rzeczy, tych dobra rzeczy, które już jest. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię moich braci, mojej siostry, błogosławię Twój Kościół z wiarą. W imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Niech każdy z nas może być błogosławieni, prowadzeni, namaszczeni w imieniu